Nowej Złotej jest galerią oddolną, którą prowadzimy od 2019 roku i szczególną ciekawostką tej oddolnej inicjatywy jest to, w jaki sposób działamy. Nie wybieramy sami artystów. Artyści są polecane przez artystów, którzy w ten moment mają wystawę. I zaczęło się wszystko ode mnie. Ja miałem pierwszą wystawę i poleciłem następne 3 osoby. Po tej pierwszej odsłonie, pierwszej wystawie swojej dołączył do zespołu. Dużo włożył jakby w sam sposób funkcjonowania i myślenia o tej przestrzeni, korzystając też ze swojego wcześniejszego doświadczenia prowadzenia takich niezależnych galerii we Lwowie na przykład. Teraz troszeczkę migrujemy i przenieśliśmy się w maju tego roku do Lublina. Czekamy i szukamy miejsca we Wrocławiu. Chcemy tutaj koniecznie wrócić z naszym programem, bo z tym miastem jesteśmy związani, tutaj na co dzień żyjemy. I marzy nam się miejsce na Ołbinie, poza ścisłym centrum, tak jak do tej pory działaliśmy, żeby też tą działalność kulturalną przenieść czy wynieść, rozszerzyć poza ścisłe centrum miasta.